Arrays jest bardzo ofensywną agentką. Wszystkie jej umiejętności zadają obrażenia, tak więc jest to taki typ entry fraggera, którym zdobędziecie bardzo dużo fragów. Jeżeli wam się podoba taki styl gry, to Arrays jest jak najbardziej dla was. Ja miałem okazję zagrać nią już kilka razy. Bardzo przyjemnie się gra, naprawdę mogę polecić tą postać. Jeżeli chodzi o jej umiejętności, to zaraz do nich przejdziemy, ale na początku chciałbym podziękować stronkom, które wspierają mój rozwój. Jest to valorant.pl, Valorant Polska na Facebooku oraz na Discordzie. Linki znajdziecie w opisie. I przejdźmy teraz do umiejętności Arrays. I pierwszą umiejętnością na przycisku C jest tak zwany Boombot. Boombot leci w linii prostej. Po przyciśnięciu lewego przycisku myszy będzie on się odbijał od ścian. Jeżeli znajdzie już przeciwnika, to będzie go gonił, po chwili wybuchając i zadając bardzo duże obrażenia. Rzadko kiedy faktycznie ten bot zada obrażenia, bo łatwo go spotkać, łatwo go zobaczyć i zestrzelić. Tak więc ja bym go używał w ten sposób, że jeżeli myślicie, że tam jest przeciwnik, to puściłbym sobie tego bota, żeby on sobie po prostu poleciał, poczekał, aż rywal go zestrzeli. Wiadomo, nie zawsze lepsi rywale, myślę, że nie będą do niego strzelać, ale ci na słabszym poziomie zawsze do tego bota będą strzelali, bo nie wiedzą za bardzo, co on robi, albo po prostu chcą go zestrzelić. Jak oni się tym zajmują, to możecie sobie zerknąć, możecie sobie sprawdzić jakiś kąt, wcelować się, albo możecie po prostu piknąć w tym samym momencie, gdy przeciwnik strzela do tego bota. Ten bot, co warto zauważyć, odbija się od ścian, więc możecie sobie go całkiem kreatywnie puścić. Jeżeli nie chcecie tam pikować, żeby go puścić, to możecie go sobie spróbować jakoś tak od ściany puścić, żeby on wleciał tam, gdzie chcecie go puścić. Przez kilka sekund on tak sobie będzie jeździł i potem wybuchnie. Bardzo przypomina tego robota do czyszczenia mieszkań, ale to takie na boku. Kolejną umiejętnością jest paczka samoprzylepna. Ona się przykleja do ścian, do podłogi. Po chwili ona wybuchnie, zadając obrażenia oraz odpychając każdego, kto stoi wystarczająco blisko tej paczki. To odpychanie nie jest zbyt mocne, zadaje ona obrażenia przeciwnikom oraz sojusznikom, z tego co wiem. Chociaż z tymi sojusznikami nie jestem pewien. Wam nie zadaje żadnych obrażeń, więc możecie sobie całkiem kreatywnie wskoczyć na jakąś pozycję, czy to ofensywnie, czy to defensywnie. Ja bardzo lubię używać tej umiejętności ofensywnie, żeby zaskoczyć moich przeciwników. Możecie sobie po prostu podskoczyć, użyć umiejętności i wskoczycie na daną pozycję. Bardzo często możecie wskoczyć na te podwójne boksy, które na każdej mapie praktycznie się znajdują. Jest to dosyć proste, po prostu skaczecie, używacie Q i na takiej pozycji się znajdujecie. Możecie sobie to poćwiczyć na practice modzie. Nie jest to zbyt ciężkie, możecie to w ruchu po prostu wykonać praktycznie za każdym razem. Jeżeli chodzi o używanie tej umiejętności ofensywnie, to jest ona, z tego co wiem, zadaje duże obrażenia, ale nie jest zbyt łatwo nią trafić, bo nie lata ona zbyt daleko, więc naprawdę musicie być pewni, że tam jest przeciwnik, dobrze wymierzyć tą paczkę, przykleić i szybko wybuchnąć. O tych boksach właśnie tutaj mówiłem. Możecie sobie wskoczyć i wcelować się w jakiś kąt, możecie sobie przeskoczyć dalej, macie dwa ładunki. Bardzo fajna umiejętność, myślę, że możecie ją kreatywnie zagrać i przyda się na polu bitwy. Następną umiejętnością pod przyciskiem E jest klasyczny granat. Oprócz tego, że ten granat po wybuchu rozwali się na kilka mniejszych części, czyli taki odłamkowy, po czym wybuchnie jeszcze raz. Naprawdę zadaje duże obrażenia, polecam sobie nim czyścić jakieś miejscówki ofensywnie albo defensywnie, używać go przeciwko raszom. I co to więcej powiedzieć, zadaje on bardzo duże obrażenia, łatwo jest go rzucić, łatwo wymierzyć. Używacie lewego przycisku myszy, żeby go rzucić w dane miejsce ofensywnie czy to defensywnie. Możecie też sobie wysadzić się na kół i rzucić go z powietrza, jeżeli nie macie dostępu do jakiejś miejscówki. Fajnie, kreatywnie można tym zagrać, czyli kół rzucacie sobie na ziemię, czekacie chwilę, odpalacie E, skaczecie, rzucacie. Sprawa załatwiona. Można to ciekawie wykorzystać na shorcie, na mapie tej z teleportami. Nie pamiętam, jak ona się teraz nazywa, ale ta mapka z teleportami, jest tam taka właśnie alejka całkiem ciasna, gdzie możecie ten granat fajnie sobie rzucić właśnie w taki sposób. Ciekawie, kreatywnie można zagrać tą postacią i naprawdę mogę ją polecić. I teraz na sam koniec Ultimate, czyli Rocket Fuse. Zadaje on okrutnie wielkie obrażenia. Myślę, że będzie to lekko znerfione, bo łatwo jest tym trafić,
macie lekki odrzut po tym, jak strzelicie. Myślę, że w tym miejscu, gdzie właśnie strzeliłem, wszyscy, którzy tam są, byliby martwi. Ta umiejętność fajnie może być użyta ofensywnie oraz defensywnie. Na początku rundy możecie sobie tego ultimate'a odpalić, jeżeli wiecie, że ktoś będzie pikował dany kąt i robi to co rundę, to możecie go zaskoczyć szybko, waląc mu rakietą w twarz. Możecie tak samo połączyć tą umiejętność z Q, tak jak już wcześniej zrobiliśmy z granatem. Fajnie można tutaj zagrać, naprawdę, jeżeli wiecie, że ktoś tam może na przykład pikuje zawki, skaczecie, walicie mu z rakiety, gość pada, możecie się wcelować już w inny kąt. Tak samo tym Q możecie się odepchnąć od ściany, rzadko kiedy to można efektywnie użyć, ale też możecie sobie, żeby szybciej piknąć, tak wspomóc movement. Kreatywnie można tą postacią zagrać. Myślę, że zobaczymy bardzo dużo highlightów od tej postaci. 3 do 5 fragów w jednej rundzie to nie jest jakiś wielki wyczyn, żeby zrobić tą postacią. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o nową agentkę. Mi się ona bardzo podoba, często nią gram. Napiszcie w komentarzach, co o niej myślicie i czy będziecie nią grali. I czy macie już dostęp do Valorant bety, czy dropnęły wam wczoraj klucze podczas oglądania streamów. To by było na tyle ode mnie. Ja się z wami żegnam. Zapraszam do lajkowania tego filmiku. Zostawcie też suba i do usłyszenia.